Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest Tomek Szwajgierd, wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś porozmawiamy o hodowaniu patologii, takich na przykład jak słynni ostatnio kamraci, takie połączenie siewców nienawiści, hejterów, antysemitów, patostreamerów. Ludzie, którzy teoretycznie w ogóle nie mają prawa funkcjonować w przestrzeni publicznej, są w jakiś dziwny sposób hołubieni przez obecną bezpiekę PiS-u, która stara się z nimi walczyć w taki sposób, żeby tej walki nie wygrać, a wręcz przeciwnie, żeby ich promować przy okazji kolejnych zatrzymań, z których niewiele wynika. Takie zatrzymanie miało miejsce w niedzielę, w poniedziałek obozie Olszański, słynny Jaszczur został zatrzymany i zwolniony. Jego legenda dalej rośnie, popularność mu rośnie. Po co oni są, drodzy Państwo? No to jest taki element, który, jak to mawia Tomek Szwajgierd, jest naszpikowany agenturą Wąsika jak kaczkę jabłkami. To są ludzie, którzy zarabiają na tym, nie mają innego sposobu na życie. Szukają, powiem tak, ludzi niespecjalnie rozgarniętych, dosyć reagujących na prymitywne bodźce. A z kolei dla bezpieki Kamińskiego to jest agentura, z którą oni sobie w stanie są poradzić, bo jest głupsza od nich częściowo. Oni po prostu mogą się czuć jako taki, wiecie, władcy marionetek po prostu. To są ludzie, którymi oni są w stanie zarządzać i robić kombinacje operacyjne. Więc oni mają dla kamratów parę zadań. Jednym z takich zadań będzie też destabilizacja przyszłych wyborów. Myśmy to już sygnalizowali, że w PiS-ie powoli dochodzą do wniosku, że nie wygrają wyborów, że przegrają wybory. Tak fizycznie, nie tylko, że po prostu nie będą utrzymają władzy, ale po prostu, że PiS będzie miał poparcie drugie, może trzecie nawet. Jeszcze nie wiadomo, kiedy będą te wybory, więc będą chcieli te wybory unieważnić. Żeby unieważnić wybory, będą potrzebowali organizacji rozruchu. I temu ma służyć hodowanie właśnie tych, no powiem tak szczerze, znowu kiepsko wybrali, natomiast, bo to nie jest materiał, z którego da się zrobić partię polityczną, tak jak oni zaczęli tutaj sugerować, bo przecież to są kolesie, którzy tego sami tego nie zrobią. To jest takie właśnie tworzenie takich grup. Oni też mieli takie zadanie, gdyby się udało, to się podłączyć pod Konfederację, bo PiS ma teraz jeszcze pomysł taki, że Konfederacja że spróbuje zniszczyć Konfederację. Dla nich Konfederacja to jest te kilka punktów procentowych, które oni ich zdaniem tracą. Uważają, że gdyby im się udało zniszczyć, skompromitować w takim sensie na przykład prawnym, rozbić, przepchnąć poniżej progu wyborczego. Teraz będziecie Państwo obserwować wysyp sondaży pokazujących, że Konfederacja ma rzekomo poniżej tamtego progu. To jest takie zaproszenie dla Bosaka, dla Winnieckiego, żeby przeszli do wielkiej patriotycznej ojczyzny Jarosława Kaczyńskiego. Oni wiedzą o tym, że oni mają w tej chwili poniżej 30% i będą próbowali dobierać ze wszystkich, skąd tylko mogą. Więc te takie patologiczne środowiska to jest dla nich są siewcy zadymy i narzędzia kompromitacji i walki na wewnętrznej. Natomiast ty, Tomku, miałeś tam taką bardzo ciekawą informację odnośnie manifestu. Kto pisał ten manifest słynny? Szanowni Państwo, to pozwolę sobie już tak szerzej Państwu powiedzieć. My już wcześniej powiedzieliśmy o tym, że na Grunwaldzie rzeczywiście będzie bardzo, bardzo dużo funkcjonariuszy, którzy będą obserwować ten zjazd kamratów. Bardzo ich interesuje, ilu ludzi przyjdzie, jacy ludzie przyjdą, jakie będą tam mogli ewentualne powiązania pomiędzy tymi ludźmi znaleźć. No, a przy okazji jest, tak jak tutaj Janek mówi, oni są dla nich zarzewiem takiej zawsze dobrze działającej na podorędziu możliwości zrobienia zadymy. I jest to dla służb bardzo potrzebne, w szczególności dla służb Wąsika i Kamińskiego.
w sytuacji, tak jak tutaj Janek mówił, chociażby doprowadzenia do tego, że wybory będą nieważne, no bo Czy jeżeli... przynajmniej będą mieli pretekst do Tak. ogłoszenia, że są nieważne, bo oni oczywiście to zbiorą jakichś neosędziów, którzy oczywiście podejmą decyzję, że wobec na przykład szturmu ataków na kilkadziesiąt punktów Tak. wyborczych nie było możliwe głosowanie, w związku z tym głosowanie trzeba unieważnić. I szanowni państwo, i tutaj no, my żeśmy wcześniej już mówili na ten temat, dlatego z tego co wiemy, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego już nie widzieli powodu, żeby używać tyle sił i środków związanych z kamratami. Pomogli im napisać ten manifest, taka pani go wzięła, przeczytała. Ten manifest był zaadresowany do wszystkich ambasadorów w Polsce. Ten manifest był taki w miarę wyważony, nudny, długi, no, z wątkami historycznymi. Tu, po tym nastąpiło to przemówienie Olszańskiego, no to w którym oczywiście już wymyślał te swoje głupoty, już go nakręcono, żeby było ostro, także mówił o tym, że kto na drodze, to partyzancka dewiza jest, że granatem w łeb i żebyście nam zeszli z drogi, będziemy zabijali. No typowe tam taki ludek śmieszny, co bije pałką po stole, zabija wszystkich wokół. No tak. Poprzedniego dnia też go tam nakręcili, bo mówił, że gdyby mógł, to by zastrzelił jakichś dwóch swoich kamratów, którzy jakoś kogoś obrazili, chcieli bić. No takie, no szanowni państwo, no, potrzebowali mieć jakieś rzeczy, żeby móc stawiać zarzuty. Z To tego co wiem, oni go tak naprawdę promują w ten sposób. tak, z tego co wiem, to te służby, które rzeczywiście tym się zajmują, podchodzą do tego bardzo sceptycznie, takie już poważniejsze jak ABW, czy jeszcze powiedzmy ta część CBA, która też takie rzeczy się bawi, chociaż nie powinna, ale CBA robi wszystko. Rozumieją, że to jest nie ten kierunek. No i Wąsik musiał coś zrobić i użył policji. No oczywiście zrobił to nieudolnie. No, do zatrzymania Olszańskiego wziął policjantów z Ostródy i tam swoich namiestników, którzy musieli pilnować, co się będzie działo. Wcześniej napisano, że antyterroryści czy z wyposażeniem antyterrorystycznym, normalni policjanci wzięli tarcze, bo tam był tłum, pojechali. Policjanci po cywilnemu weszli do tej restauracji, zatrzymali Olszańskiego. No zrobili jedno, co się robi złośliwie, bo poczekali, aż zamówi obiad zmęczony po całym dniu i nie dali mu zjeść. No, po to, żeby była awantura. No, no nie była awantura, poszedł grzecznie jak kulik. No. Tak jest. No. Oni krzyczą tylko w sytuacji, kiedy tak powiem, są i mogą się wyżywać w tłumie, czy mogą bić pałką po stole. No to tak to mordują wtedy Żydów, Ukraińców. I szanowni państwo, i wiadomo było, że ta miałkość tych dowodów i to w jaki sposób, no bo to policja zrobiła z tego dochodzenie. Na podstawie dochodzenia prokurator w ciągu jednego dnia napisał do sądu wniosek, na który no, nie mógł się obronić, o areszt 3-miesięczny. No i Jaszczura czysta, wypuszczono. Czysta, prom czysta promocja. Tak. No, no, drodzy państwo, to jest tak, że... Pompują go tylko teraz, to tak. Pompują jako bohaterów narodowych dla tej patologii. To jest właśnie, to jest taki, my tu pokazujemy, na co idą państwa podatki. Oni się tym zajmują. Nie zajmują się tym profesjonalnie w taki sposób. Zresztą to nie jest robota, to nawet, przepraszam za określenie, to jest robota dla zwykłych policjantów. Ja to policja. Tak, dla zwykłych policjantów, a nie dla Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest takie trochę, tylko że oni tam są po to właśnie, żeby nie zabić tego, broń tak. Boże, tylko żeby właśnie podpromować. Podobać, tak żeby szło. Tak. Włożyć tam swoich ludzi. I stworzyć z tego siłę, która będzie właśnie używana do kompromitowania, ewentualnie do destabilizowania. No, przecież były te słynne, na przykład też były też przypisywane kamratom też te ataki na punkty szczepień, też jakoś dziwnie bardzo, bardzo potrzebne dla
tego. Znaczy po prostu, drodzy Państwo, to jest tak, że Wąsik z Kamińskim tam dużo nie poczytali w życiu, ale trochę tam się naczytali, że carska ochrona to kontrolowała tych wszystkich rewolucjonistów. No i oni się tam lubią, że przede wszystkim Kamiński lubi się porównywać do Hoovera, jeszcze lubi słyszeć, że jest jak Hoover, że łamie prawo, ale tak jak Hoover po prostu w obronie demokracji, ponieważ dla wrogów demokracji, prawdziwej demokracji, no to ta prawdziwa demokracja to jest wtedy, kiedy idziesz i głosujesz na PiS. No jeżeli nie głosujesz na PiS, to znaczy, że jesteś wrogiem prawdziwej demokracji. Mniejsza z tym. W każdym razie wyświetlenie tego jest na dziś jest naszym celem jest spalenie użycia tego całego środowiska do atakowania w przyszłości punktów wyborczych, do destabilizowania procesu wyborczego. To jest jedna z akcji. Oni też mają u siebie też. Janku, do Tak, wywołania. oczywiście też do wywoływania burt z Ukraińcami. Przypominamy, że plan Jarosława Kaczyńskiego, żeby antagonizować Polaków i Ukraińców, wciąż jest, jak to mówią, w tym cały czas jest w planie dnia, tylko że chwilowo jest odłożony. W przyszłym roku będzie 80. rocznica rzezi wołyńskiej, gdy jeżeli nie będzie, jeżeli Tomek przegra ze mną zakład, a ja przegram zakład, którego nie zabrałem, ale też nie będą wyborów na wiosnę. Aczkolwiek szczerze mówiąc, jestem, szanowni państwo, prawie przekonany, że już ta późna wiosna, to już będziemy wyglądać procesu Jarosława Kaczyńskiego i bandy. Tutaj już będziemy liczyć, nie wiem, czworga, pięciorga, już tam. Janku, no że tak jak mówisz, tutaj generał Kryzys i rozpali marszałek. Marszałek Kryzys i generał Inflacja, drodzy państwo. No. Natomiast no, jeżeli to się nie stanie, no to Jarosław Kaczyński już myślami tam widzi 80. rocznicę rzezi wołyńskiej, na której będzie po prostu doprowadzał do podziałów pomiędzy i konfliktów pomiędzy Polakami a Ukraińcami. Generalnie cały pomysł Jarosława Kaczyńskiego na rządzenie Polską to jest po prostu sianie nienawiści. I oni tutaj teraz kontrolują te środowiska. One są dosyć proste w kontroli, no bo, drodzy państwo, no, problem polega na tym, że jak Wąsik z Kamińskim wysyłają jakiś łebków do nas, no to się kończy tak, że no oni mają potem problem z nimi, no bo, drodzy państwo, to jest taki meldunek, który taki człowiek przyniesie, to nie wiadomo, co z nim robić. Oni już się zaczęli orientować, że używanie tych meldunków od ludzi, którzy mieli z nami kontakt i którym my coś napakowaliśmy do głowy, to się dla nich zwykle źle kończy. Jeszcze jest inaczej, bo Janku, funkcjonariusze ABW orientują się, że to nie jest perspektywiczne i to jest potrzebne, ale to tego hodować nie trzeba na taką skalę. No dlatego Wąsik wpadł na cudowny pomysł, że będzie teraz zatrudniał funkcjonariuszy, którzy zajmują się kibicami, no bo to podobna, że tak powiem, branża, Specyfika. ale Tylko, że kibice z kibicami to są jest tak, że dużo jest kibic. mądrzejsi i dużo mądrzejsi kibice się nie dadzą wypuścić. Ale To jest. to jest właśnie to, ale to jest taka różnica, że no, środowiska kibicowskie to są środowiska raz, że mądrzejsze, ale dwa, które mają jakąś tam własną tego, one i zawsze będą istnieć, więc oni chcą je po prostu kontrolować. Natomiast w wypadku to jest Kamratów taki. nie dopuści do zarabiania pieniędzy, nie będą Znaczy, to jest też tak, właśnie, nad to też jest. kibicami nic robili, nie będą robili z tym, co robią kibice, no to. To się wszystko bierze też z tego na przykład, że w słynnej Republice Federalnej Niemiec od czasu, kiedyś tam były to jeszcze dwa państwa niemieckie, szefostwo Republiki, właśnie szefostwo tych służb, tego słynnego Urzędu Ochrony Konstytucji po prostu zakładało sobie, przejęło kontrolę nad wszystkimi organizacjami neofaszystowskimi, no i jakoś potrzebowali tam wywołać jakieś spięcie, zagrozić, pokazać, że neofaszyści wiecznie żywi. No to oni mieli po prostu wciskali guzik, no i tam jakiś tam szedł i oczywiście się łapkę podnosił i robili jakieś tam parę tego. Tego typu akcje po prostu. Drodzy Państwo, no, służby specjalne to niestety to jest tak, jak państwo jest słabe, to służby specjalne to jest ten ogon, który zaczyna machać psem i to się źle kończy, bo tego typu ludzie, im są bardziej skuteczni, tym bardziej powinni siedzieć, przepraszam za określenie, pod butem. Dlatego też przy robieniu castingu do służb specjalnych ja przypominam, że pan Mariusz Kamiński odpadł, został uznany za osobę, która nie powinna służyć w Urzędzie Ochrony Państwa. No,
to wynika z faktu, że no, nie znamy do końca powodów, natomiast oczywiście gratulujemy zdekodowania tego pana i powstrzymania go od służby. Niestety 16 lat później ktoś popełnił błąd i jednak dopuścił go do tajemnic państwa i do Nie było funkcjonowania. to kryterium wzrostu, żeby nie było. To nie dlatego, że nie. Tak, to nie było kryterium wzrostu, aczkolwiek to jest człowiek, który zrobił karierę między innymi dlatego, że jest niższy od Jarosława Kaczyńskiego. To, drodzy Państwo, to jest autentycznie, to nie jest tak, że my teraz szydzimy, natomiast to jest tak, no nie bez powodu, to był bardzo kompetentny człowiek, mówię o Przemysławie Gosiewskim, ale jednym z powodów, dla których mógł się wykazać kompetencją, było to, że był właśnie niższy od Jarosława Kaczyńskiego, co mu się strasznie podobało. Generalnie to Jarosław Kaczyński najchętniej by po prostu robił politykę z ludźmi, którzy są od niego tak właśnie z pół głowy niżsi. Tomek Kowalczyk też bardzo wysoki Do nie jest. do wielkich osób nie należy. No To to, prawda jest. No, Tomek, wiesz jak no to jest. ko kolejny, 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 drodzy Państwo. Jarek się nie denerwuje. No. Znowu będzie brzydkie rzeczy mówił na Twój temat i po części też na mój. Przyzwyczaiłem się. Ja. Przyzwyczaiłem. Natomiast. Dam i licz mówią w więzieniu. Przepraszam. To jest tak, że oni po prostu chcą, ściągają takie, próbują robić takie franczyzy z obcych służb, czyli właśnie oni próbują, żeby kamraci byli takimi neofaszystami, ich, że będą mieli tego. PiS sobie przygruchał Bąkiewicza, natomiast on tutaj zauważyli, że tam jest problem, że on groźnie wygląda, natomiast potem jak się robi jakaś zadyma, to wnosi o ochronę do policji. Oni teraz nie wiedzą, co z nim zrobić, no więc, bo to taki, wiecie państwo, taki kieszonkowy. Kamraci zrobią, Janku. Nie. Kamraci pójdą, pomachają flagami i założą te puste kabury do pistoletów i będą jakieś atrapy broni, Ale ale to, to, będzie ale to widzisz, mogło ale to, ale nie, ale wywołać. oni zrobią, ale oni zrobią coś innego. To znaczy gdzieś tam wypuszczą 10 kamratów, a 11 wrzucą przebranego jakiegoś funkcjonariusza, który zrobi to, co ma, to co oni chcą. Roboty, no Czyli tak. będą robili, po prostu będą tworzyli, że to jest jakiś. Ja już widzę na przykład, słuchaj, jak to jest Do tak, drodzy punktu Państwo. zmetany. Ja widzę, drodzy Państwo, w internecie pojawiły się profesjonalnie robione nagrania rzekomo spontanicznego poparcia dla kamratów, żeby uwolnić Wojtka Olszańskiego. Czyli to jest skoordynowana akcja. To są kolesie, którzy nie są do czegoś takiego zdolni, bo ich motywacja do bycia tym patostreamerami to jest to, żeby się po prostu mieć jakąś tam zabawę i się po prostu, oni to wszystko robią dlatego, że to jest jakiś sposób na życie. No to jest Janku, nie wiem, czy zauważyłeś, jeden z ich ulubionych utworów to jest na przykład Marsz Gwardii Ludowej. No, naprawdę. Pomijam już te utwory hitlerowskie, prawda, które tutaj dopisują do tego polskie słowa. No, tam to jest jakieś. Nie, chodzi mi o to, nie, słuchaj, no to każdy orze jak może, no oni po prostu nie są w stanie, znaczy generalnie największym, tylko że z tego niewiele zrobią. Kontrolują w tej chwili te wszystkie organizacje prorosyjskie, które próbują sobie przylepiać po prostu do kogoś. Niestety część polityków, którzy im są, szczególnie ci politycy, którzy tutaj jest uwaga do tych, którzy są, nazwijmy to, pisosceptyczni, muszą bardzo mocno uważać, dlatego że no właśnie PiS po prostu, jako najbardziej prorosyjska partia w Polsce, próbuje sprzedawać po prostu i szukać i wskazywać, kto inny jest rosyjską onucą. Natomiast. Jeszcze jedna rzecz. Jarosław Kaczyński wydaje mu się, że do środowisk żydowskich pokazuje, że on trzyma takie wilki i takie zagrożenie, żeby nie zagroziło. Ale No. Tomku, Media, no. możemy powiedzieć, że środowiska żydowskie, doskonale nam znane, doskonale wiedzą, kto się posługuje antysemityzmem i bardzo instrumentalnie, i to nie jest rzecz, która uchodzi uwadze. Bo jeżeli przypomnimy, że to Jacek Kurski, który nie robi niczego, czego nie chce Jarosław Kaczyński, sugerował i szczuł i przedstawiał Rafała Trzaskowskiego jako kandydata, który będzie spełniał niesłuszne żydowskie roszczenia,
które było tak, to było sprzedawane w telewizji publicznej Jacka Kurskiego. No i to jest właśnie z tym pod hasłem, no to było w domyśle Trzaskowski kandydat żydowski. No to było to w ten sposób, to było, było to bardzo niefajne, szczególnie, że pan prezes TVP Jacek Kurski, zgodnie z ustawami norymberskimi, jest czystej krwi Żydem, w tym sensie, że jego babcia była Żydówką i po to szło po mamie. W związku z tym, według regulowanego prawa halachy, czyli nawet żydowskiego prawa, jest po prostu Żydem. I to, że dopuszczał takich publikacji na antenie TVP, jest szczególnie naganny i pokazuje jego bardzo cyniczny, bo on nie, on, znaczy ja go znam oczywiście, Jacka, i on po prostu nigdy nie przyjmuje, że tak powiem, nie bierze do siebie tych, on to traktuje na zasadzie, drodzy Państwo, no tutaj wyrzucimy w kogoś gównem, tu kogoś wylejemy, na kogoś wiadro pomyj, no taka praca, no drodzy Państwo, 8-7. Wąsik jeszcze zrobił to po swojemu, bo jak zwykle, no, tak jak ta wyższa szkoła operacyjna Wyższa musi. Szkoła Operacyjna Straży Miejskiej w Warszawie. Sztuki operacyjnej, Wyższa Sztuki Szkoła Sztuki. operacyjne, no tak, no to no, wykorzystali sytuację, że zamknęli Olszańskiego i zrobili wtedy przeszukania, no, tam gdzie oni przebywali. No, także wiadomo czego się możemy spodziewać, czego szukali. Nie znaleźli tego, także nie mają dowodów na te rzeczy, które by chcieli. No muszą ich hodować dalej, no. Muszą ich hodować dalej. Pohodują ich na takim małym ogienku, prawda, żeby tutaj już to danie się upichciło w dobrej sytuacji. To Ale nie jest, to są takie, dohodują. nie, bo to są takie, ja Gdzieś też, skąd. ja zwracam, zwrócę też uwagę, że oni mając pełną kontrolę na przykład nad środowiskiem, do czego się takie środowiska przydają? Zwróćcie Państwo uwagę, że jak chcieli uderzyć w pana prezydenta Andrzeja Dudę, który miał, to był taki moment kryzysu pomiędzy Jarosławem Kaczyńskim a Andrzejem Dudą, to podstawili jego żonie, dopuścili do tego, że jego żona skorzystała z tłumacza Mateusza Jego. Piskorskiego, człowieka, który jest w tej chwili oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji, który odsiedział tam. Oczywiście to też jest skandal, drodzy Państwo, bo areszt 3-letni to nie jest, areszt nie jest od wymierzenia kary, areszt jest od zabezpieczania postępowania. No pytanie jest takie, czy przez te 3 lata pan Mateusz Piskorski nie doszedł jednak do wniosku, że jednak może jednak Rosja nie jest taka do końca fajna i trzeba może nawiązać współpracę z państwem polskim. W każdym razie w 2019 roku, ja pamiętam, się uśmiechnąłem, jak usłyszałem komunikat, że pan Mateusz Piskorski został wypuszczony, to powiedziałem, to były tuż przed wyborami jeszcze do Europarlamentu, to powiedziałem, że nie minie tydzień, a podziękuję Konfederacji, Grzegorzowi Braunowi i Januszowi Korwin-Mikkemu za pomoc w jego, zabieganie o jego uwolnienie. I oczywiście tak zrobił, bo chodziło o to, po to, Abwery. potomku, po to go wypuścili, po to go wtedy wypuścili, żeby właśnie wykonał taką robotę i pokazał, że oto agent rosyjski wyrzucony z aresztu. Bierze i dziękuję Konfederacji, bo taki był przekaz potem oczywiście Tak. w mediach pisowskich. I teraz potem, drodzy Państwo, co się dzieje? Kiedy Andrzej Duda ma na pieńku z Jarosławem Kaczyńskim, pojawia się Mateusz Piskorski i zostaje tłumaczem pierwszej damy, która gdzieś kogoś tam odwiedza, no przecież ona też tego wszystkiego nie kojarzy, a nawet jak kojarzy, to co ma zrobić? Ma zrobić scenę w takiej sytuacji, skoro przecież ona jest objęta opieką kontrwywiadowczą. No więc. Zdaniem nie skojarzyła. Widać było po tym, że nie, no, traktowała to Nie, ale to normalnie. tylko pokazuję tutaj Państwu. Więc mają pod kontrolą takiego człowieka, no i go wykorzystują właśnie do tego, żeby właśnie jako taki pocisk. Teraz pójdziesz i tutaj zrobisz to. I oni chcą właśnie w ten sam sposób, chcą wykorzystywać te Jan, środowiska. część koncepcji, na którą się służby nie złapały, te poważniejsze, bo oczywiście zaczęto mówić, że być może Olszański ucieknie i będzie takim propagandowym czeczką na Białorusi. No to takie, szanowni Za Państwo, wygodny i za bystry moim zdaniem. to już Wiecie, drodzy inne. Państwo, że po tym, co się stało o czeczce, którego po prostu białoruskie służby profilaktycznie powiesiły, żeby nie zdążył odwołać i opowiedzieć, co i jak zeznawał. O ludobójstwie rzekomym, tak. No wiecie, bo to Państwo, bo to na czym dowcip polega? To jest tak, że gdyby czeczko miało jakiekolwiek, no oczywiście to nie byłby czeczką tam, no był jakiś tam prosty wojak, który nabroił tutaj dosyć prymitywny
Więc po prostu jak tam uciekł, no powiedzieli mu, że była wódka, były kobiety pewnie, więc chłopu się dobrze tego, powiedzieli mu, że to opowiesz, będziesz gwiazdą i chłop nie myślał o tym, że jak weźmie i to poopowiada, to potem trzeba najbezpieczniej będzie go zabić, bo jak martwy nie odwoła, jeszcze będzie można oskarżyć, że to jeszcze go jakieś komando polskich służb, które przekroczyło po cichu granicę, go na pewno wykończyło. Zresztą, że było śmiesznie, to potem gdzieś tam nawet przez chwilę Wąsik sugerował coś takiego. Gdzieś tam jakieś wypowiedzi, to go tam wyśmiali na internecie, żeby Od się kurde. Wilczurek słyszałem inną sytuację, że Czeczko próbował w jakiś sposób zdobywać tam telefon i dzwonić do domu, bo mimo zakazów, i próbował się jakoś kontaktować. I stanowił zagrożenie. Po Znaczy prostu. nie, myślę, że to nie chodziło nawet o telefony do domu. Myślę, że przede wszystkim chodziło o Czeczko po profilak. prostu bali się, że będzie się kontaktował tutaj jeszcze w Polsce z rodziną, z ludźmi, z kolegami. Tylko tyle. Myślę, że to tak naprawdę chodziło o to, że po prostu to, co zrobił, to, co miał zrobić, to już zrobił i w tym momencie już mógł tylko zaszkodzić po prostu swoją dalszą Nie działalnością. wyglądałoby to dobrze, gdyby opowiedział, w jaki sposób jego tam werbowano, co mu mówiono, i tego się obawiano. No. Dlatego chciano, żeby ktoś go nagrał w tej rozmowie, zrobił. A był nieprzewidywalny. I to tak to wyglądało. Tak więc powiedzmy sobie w ten sposób, że To nie pójdzie. dość cynicznie żerujący na ludzkiej głupocie Olszański raczej nie jest na tyle, ma tyle, my obstawiamy, że ma tyle inteligencji i instynktu samozachowawczego, że nie będzie uciekał tam, gdzie. Nie chce być martwym bohaterem na Tak. Białorusi. Nie. Tak, więc. Tu lepiej pokrzyczeć, tutaj nikt mu nic nie zrobi, tak za bardzo będzie się przebierał w mundury, te puste kabury zakładał, czy te pistoleciki Słuchaj, wkładał. znaczy słuchaj, Tomku, no to jest, znaczy, to, że takie patologie zawsze gdzieś tam istnieją, no to jest jego sposób na życie. Natomiast to, że polskie państwo zaczyna traktować to jako atut i że bezpieka zamiast, bo to w zasadzie nie jest, drodzy Państwo, jeszcze powtórzę, to jest takie G, które nie jest robotą dla bezpieki. To nie, z całym szacunkiem to nie jest tak, że to jest deprecjonujemy pracę policjantów, ale jednak tajne służby to się zajmują czymś poważniejszym, a to jest po prostu zwykła praca dla kryminalnych ludzi, którzy po prostu idą z takimi delikwentami i po prostu jadą za podżeganie do nienawiści. Jakieś proste sprawy. Dostanie jeden, drugi, trzeci wyrok i mu się odechce, no bo to na tym to polega. To, szczerze mówiąc, te sprawy, to, że taka sprawa u nich trwa wiele miesięcy, jest dowodem właśnie słabości wymiaru sprawiedliwości. To jest sprawa, która powinna trwać Trzymać łącznie z apelacją 2 tygodnie. No. po co zamykać do więzień, by to trzymać, Nie, jest znaczy można zamknąć po wyroku. No. to tak. To jest tego. W każdym razie PiS, drodzy Państwo, będzie tworzył. No i mają tego właśnie swojego jeszcze Bąkiewicza. Bąkiewicz jest tylko, że Bąkiewicz ma takie ograniczone zastosowanie, bo go wzięli jako twardziela, no drodzy Państwo, no i wzięli tego twardziela, który opowiadał, jak to będzie własną piersią kościoły bronił. No i potem no, bronił ten kościół w ten sposób, że zaatakował tam jakąś kobietę, którą tam pokazali, to nawet wielokrotnie pokazywano w internecie, co wzburzało ludzi. Jego działanie, no i no, posypały się informacje, no, żeby siebie wybrał sobie kogoś swoich rozmiarów. Pewnie pojawiły się również mniej kulturalne odpowiedzi, no ale efekt był taki, że ten odważny człowiek, który miał bronić własną piersią kościołów, wystąpił do policji o ochronę, no więc. Jeszcze, tu był jeszcze jeden moment, kiedy sądzono, że zainteresują się tym wojskowe służby, bo oni mieli jakąś taką głupotę, że oni będą w wojsku wprowadzali jakieś bunty przeciwko szczepieniom. No, trafiło się paru idiotów, jak to wszędzie, i szybko sobie z tym żandarmeria poradziła, bo to nawet już SKW nie ma co do tego angażować, i to się nie udało. Natomiast chciano dmuchać w to, że to jest niezwykle ważne i że oni tutaj wezmą, prawda, zrobią bunt w wojsku. No, to... To jest tak, drodzy Państwo, no niestety służby mają to do siebie, że kontrolują takie zagrożenia, które czasami nawet nie są zagrożeniami i je hodują Tak. po to, że mają takie coś, co my na przykład nazywamy z Tomkiem półeczka z sukcesami, czyli Bo tak było z Brunonem Kwietniem słynnym, no tak no, było. no właśnie, to jest takim, który był hodowany od Ale to był 2014 inny, roku. to był wysoki poziom, to już były Ale to naprawdę. było tak, że to było w 2004 roku, był dostrzeżony, otoczony agenturą, a zatrzymano go tam jakieś 7-8 lat, no, około. Specjalistą materiałów wybuchowych, No naprawdę, tak, czyli nie, znaczy nie, no to to jest. fazy.
Po prostu dostrzeżono kolesia, który jest niestabilny. To akurat dobrze, że służby znalazły takiego kolesia. Natomiast no, powiem tak szczerze, w normalnym demokratycznym Tynkowali państwie, go. ale w normalnym demokratycznym państwie to po prostu odbyto by z nim poważną rozmowę ostrzegawczą i prawdopodobnie na tym by się skończyło. Facet by zrozumiał, przestałby, nic by więcej nie robił. Znaczy, On trafił służby. na półkę z sukcesami w końcu. No właśnie, a to jest tak, że ktoś zobaczył potencjał, że można z niego zbudować coś. I to jest już niestety, drodzy Państwo, coś, co powinno być karane, bo służby nie są od podżegania do popełnienia przestępstwa. I to jest coś, czego Wąsik z Kamińskim nie może zrobić, nie może zrozumieć, że w polskim prawie po pierwsze nie można podżegać nigdzie do przestępstwa, do nikogo, ale w ogóle też nie można na przykład też testować uczciwości. No to z Brodą już trochę lepiej miałeś Kamiński, ale no jak widzisz, no co z A to Brodą, jest kiedy jeszcze raz, prowadził. ale z Brodą Tomku to zrobili coś innego. Wzięli kolesia, który znowu cienki jakiś bolek, którego po prostu pozwolili mu urosnąć, dzięki czemu jego prawdziwe jakieś takie drobne geszefty zostały mu wybaczone, ale on sam też się poczuł, że on jest po prostu, był jednym z szefów, tam, czy nie mógł być szefem w ogóle. Pruszkowa, tak, szefów, Znaczy, że tak. może nie, że był jednym z ważnych ludzi, bo to szef, Bardzo ważnych ludzi. jak jesteś Nie, szefem, to też jest. ważnych ludzi, ważnych ludzi, Tak, ważnych to nie ludzi. możesz być świadkiem koronnym. Więc po prostu pozwolono mu urosnąć do tego, żeby po prostu poobciążał ludzi. No i znowu i załatwiał brudne interesy służb. No, na czym to polega? No, bierze się właśnie tych kryminalistów, którzy nie mają żadnych obiekcji, no i każe im się zeznawać. Jeżeli oni mieli kontakty z kimś, to mogą zeznać wszystko. Na tym to polega, drodzy Państwo, że jeżeli miałeś kontakt, to jest tak jak ten słynny, nieszczęsny pan, którego my tutaj wspominamy. Ktoś mi tam, nawet ostatnio czytałem jakiś komentarz, bo ja nagrałem taki materiał, który się cieszy bardzo dużą popularnością, niesłabnącą, bo już 120 tam bodajże 3000 obejrzało, jeszcze oglądają Człowiek bez honoru o Witoldzie Gadowskim, że co ja się czepiam Witka Gadowskiego, No że miał tajne informacje, że ja ukradłem 15 da milionów z psi. funduszu CBA. No, Miał tajne. ma wiedzę, ma wiedzę. No tak, wielką wiedzę miał. No, jak wiadomo. Razem z kasjerką chyba. Nie, tam jak widzisz, no, ale wprowadziłeś teraz wątek, który teraz ja Przepraszam. teoretycznie. Teraz ja powinienem tłumaczyć, o co chodzi. Tak? Jezus, został. Wytłumaczyć, skąd się bierze te 15, gdzie jest ten pan tego, bo to jest ten. No, Zostawmy to. generalnie Witek Gadowski w 2017 roku po prostu zaczął powtarzać informacje zasłyszane do agentów CBA, którym zależało na skompromitowaniu Tomka i jeszcze nasłaniu na niego najlepiej jeszcze gangsterów. I na końcu, jak będzie już martwy, no bo był w czasie operacji niejawnej, no to jak już będzie martwy i zabity przez gangsterów, to się po prostu dopisze mu na nagrobku, że jeszcze rąbną do tego kilkanaście milionów złotych i wreszcie się wszystko zgodzi w budżecie, będzie można dalej spokojnie kraść, no bo jest trup nic nie protestuje, trup jeszcze przed śmiercią pokwitował odbiór wielu milionów złotych. Już grafolodzy niczego nie sprawdzą, ale ja mówię o czym innym. Ja tam właśnie ktoś mi zwrócił uwagę, że ja zarzuciłem Witkowi, że mnie nagrał, chociaż dał mi słowo honoru, chociaż my tutaj właśnie tutaj mówimy o zeznawaniu ludzi. Chciałem przypomnieć naszego Piotra P., człowieka, który właśnie poszedł na współpracę ze służbami i opowiedział, co to jak, ja cię to nie przedstawiałem, jak ty żeś tutaj nie prowadziliśmy tej działalności. A na końcu wjechała taśma, a on był zszokowany, ależ myśmy mu obiecali. Po pierwsze, drobna uwaga, nie daliśmy mu słowa honoru, to jest raz. Tylko powiedzieliśmy, że nie będziemy nagrywali. Po drugie, jest czymś innym użycie taśmy w obronie własnej, kiedy ktoś złożył. Wystarczyłoby, żeby ten pan dotrzymał swojego słowa i nie słowa i po prostu zachował się jak normalny, uczciwy człowiek i nie składał fałszywych zeznań, to by się taśma nie miała powodu pojawić. To proste. Natomiast właśnie mówię, że to jest taki przykład, że bierzesz człowieka z takiego kręgu, który ma kłopoty i każesz mu zeznawać. No. Wysyłasz go do jakiegoś człowieka, jeżeli ten człowiek nie ma nagrania. Ja to wielokrotnie mówiłem dziennikarzom, że jak idziecie gdzieś na spotkanie, idziecie sami, to nagrywacie z ukrycia nie po to nawet, żeby wykorzystać, tylko po to, żeby na przykład koleś nie wyszedł i nie zrobił konferencji prasowej, że żądaliście od niego łapówki. Tak. Jest słowo przeciwko słowu, wielka awantura, ktoś chciał na mnie wymusić tutaj, powiedział, że ten krytyczny tekst się nie ukaże, jeżeli ja zapłacę pieniądze.
Może ty się nie uczyłeś, ale jest obserwacja, kontrobserwacja i tak dalej, i tak dalej. Ty się nie uczyłeś tego. No to się, czy wiesz, już nie chcę mówić tego. No drodzy Państwo, w każdym razie to już kończymy. Nie chcemy Was straszyć, to jest bardziej humorystyczne niż śmieszne, natomiast chcieliśmy im wytrącić kolejną broń do atakowania, destabilizowania sytuacji. Na szczęście to są takie narzędzia, które są mniej groźne, no bo tak jak Tomek powiedział, oni to nawet jak im każą napadać, to i tak będą musieli dostarczyć własnych ludzi do tych kamratów, bo ci, którzy tam są w środku, to wiele, wiele z tego nie zrobią. W każdym razie, drodzy Państwo, zauważyłem promocję, profesjonalną promocję tego patostreameru, i ta promocja jest ewidentnie powiązana z obecną władzą, która upatruje w tworzeniu takich prowokacji i jakiegoś narzędzia do po prostu destabilizowania wyborów, roku wyborczego. Szanowni Państwo, Historia na Weekend to jest magazyn, którego jestem wydawcą i jednym z autorów. Cywilizacyjny szok Sowietów to jest naprawdę świetny materiał o tym, jak Sowieci weszli do Polski w 1939 roku i zobaczyli wiele rzeczy po raz pierwszy. Opowieści o żołnierzach Armii Czerwonej, którzy pili wodę z kibla, niestety nie są wytworem wyobraźni. Tak niestety było. Zdarzały się dużo morderstw polskich dozorców, ponieważ polscy dozorcy mieli buty i zegarki. A jak przedstawiono przed wyjazdem panom z Czerwonej Armii, jeżeli ktoś ma buty i jest zegarek, to jest polskim panem, a polskich panów trzeba zabijać. Więc padło dużo dozorców, którzy otwierali drzwi. Oprócz tego, jak Piłsudski zniszczył sądy, to jest materiał, drodzy Państwa, o tym, skąd Jarosław Kaczyński wziął materiały, inspiracje do przepisów, żeby przejąć kontrolę nad sądami, a także w środku mordercze zabawy KGB, czyli gadżety, którymi się posługiwali komunistyczni szpiedzy. Historia na Weekend. Oprócz tego zapraszam, drodzy Państwo, na portal wiesi24.pl, którego jesteśmy redaktorami. Tam jest lista 700 największych afer. I Państwu mówię do widzenia.